Witam Was w kolejnym odcinku z gry Convergence. Więc ostatnim razem udaliśmy się do wesołego miasteczka w celu odnalezienia kryjówki przyszłego Echo. A i dzisiaj będziemy dalej go szukać tutaj w tym wesołym miasteczku i będziemy próbowali nie dostać do głowy. Oho. Jest i Warwick, o którym mówiłem. Nie. Nie mogę się znów zajmować Warwickiem. No właśnie. Fajnie by było przyjść tu z przyjaciółmi, przejechać się kolejkami. Jak jeszcze nie było Saint Dixie, nie znałem przyszłego Echo. Już się wydaje, że to było wieki temu. Ej, czemu stoimy? Okej. Okay. Musi być sposób, żeby włączyć to z powrotem. Okej. Okay. Dobra. Okej, nie było trudno. A na co mi to? No dobra. Nie wiem po co mi to, ale dobra. Dobra. O, fajnie. Guess what? Butlo pszczoły. Butlo fucking pszczoły. O, to fajnie. Boże, jaka... No, fajnie. Mogę nie umrzeć! Boże! No i to jest mój koniec. Jasne. No, to jest niemożliwe. Fajnie. No i czemu ty lecisz gdzieś tam w picie? Ja nie wiem. Kuźwa. No fajnie. Ja dostanę... Boże! Jaka ta gra jest... powalona. Boże! Nienawidzę tej gry. Błyn to ja tutaj miałem.
Boże, poziom trudności po prostu w jednej chwili się zamienił z ultra łatwego w horror. A, dobra. Dajcie. O, matko. Dobra, rzadka część. O nie. O, fajnie. Matko boska. Ja już nie chcę. Nie. Ja już mam dość tego. Ja już chcę stąd wyjść. Dobra. Co tu się dzieje? Jaka pepega! O, fajnie. Teraz nagle, kuźwa. Boże, nie, no weź. Fajnie, że ja w ogóle poszedłem nie tam, gdzie miałem, nie? To już jest w ogóle pepega totalna. O, fajnie. Jeszcze butlo pszczoła. O ty kur... Okej. O, fajnie! Dobra. Co teraz? No. Teraz se umrę. Z głupoty. To fajnie. Dobra. I tu. Okej. Ja. Ja nie wiem. A bo ja tu mogę zejść. No dobra, to robi sens. Tutaj... No, dobra. No to fajnie. Fajnie się tu bawię.
ten jeden poziom samodzielnie, sam w sobie, dał mi taką nienawiść teraz do tej gry, że to jest aż niebywałe. Okej. Teraz tu. Dobra, nie spaść. Okej. Boże. Aj, mam se tu wrócić. Nie! No chyba cię coś boli. Ej, ich chyba coś boli. Że coś, że ja mam tam wrócić i znowu z nim walczyć? No fajnie. Gdzie mnie teraz cofnie? Dobra. Mam was gdzieś. Daliście mi wystarczająco powodów, żeby... Och, kuźwa. To fajnie. Aha. O, teraz są dwa! Haha! Fajnie. Dobra. Już tak bardzo tej gry nienawidzę w tym momencie. Po prostu jej nienawidzę. Sobie przeczytajcie jak chcecie. Dobra. Na 2 HP, bez powrotów. Ile razy już wracałeś do tej linii czasowej, żeby w niej namieszać? Nigdy nie cofnąłem się tak daleko. Próbowałem. Tyle razy próbowałem coś zmienić. Ale nie udało się. W końcu dotarło do mnie. Kluczem jest zawalona wieża. O, fajnie, wieża przez RZ. Tyle. Nie obchodzi mnie to. Interesuje mnie tylko to, co robisz w tej chwili. Czym niby różnisz się teraz od Zarkona? Tym, że próbuję postąpić jak należy. Zarkon w końcu wyśle armię uzbrojone w Sintixi na Piltover. Ruth Ferros odpowie tym samym. W ten sposób wszystko zacznie się walić. Jeśli jedną eksplozją uda mi się zniszczyć zarówno Sintixi, jak i zapasy kryształów należące do Ferrosów, nie będzie żadnej amunicji. To najlepszy sposób, by utrzymać pokój. No chyba nie. I niby jak chcesz to zrobić? Wbić do posiadłości Ferrosów z torbą Sintixi? Nie ma takiej potrzeby. Znalazłem idealne miejsce. Tuż na Tezaun. Jednocześnie tuż pod Piltover. Wieża zegarowa. Czyli nie macie w wesołym miasteczku. Eko! Eko! Cholera! Muszę się szybko dostać do wieży zegarowej. Znajdź drogę do wieży zegarowej. Okej, okay, czyli po co my tu jesteśmy? Tylko żeby dostać kurwicy? Chyba tak. Chyba tylko po to tu przyszliśmy. Żeby dostać załamania. Boże, bo tu platforma jeździ. Ja się załamię, naprawdę, ja się załamię! No! O, fajnie, jeszcze bym spadł. No czemu nie? Aha. I nie mam kuźwa powrotów. Fajnie, gra o cofaniu w czasie, gdzie nie mogę cofać w czasie. Boże, nie. Czemu ty mi to robisz? No! Fajnie. Fajnie, że macham w dół gałką. A moja postać nic sobie z tego nie robi.
Dobra. A ja idę tam, gdzie mam iść. No dobra. Już nie odblokuję wszystkiego. Chociaż mogę. Dobra. O! No i... Dobra, no tak. Tam chciałem tym rzucić, okej. Dobra. No! Przecież kliknąłem! Przycisk. W tym momencie ta gra już mnie po prostu troluje. Ja jestem tego pewien. No! Jak to nie jest troll! O, fajnie! Uważasz, że stać cię na więcej? Po to właśnie jest przewijanie! To czemu nie mogę przewinąć? Ja na tym etapie jestem już tego pewien, że ta gra po prostu mnie troluje. Okej, smuga. Nie. Nie! Przecież to jest niemożliwe. Powiedz mi jeszcze, że nie zebrałem tej... Dobra, mam tą lilię. Jakbym się musiał po nią jeszcze raz wracać, to bym już wyszedł z siebie. Bez jaj. No, fajnie. Może nie. Dziękuję. Okej. Nożycia są dla mnie dużo za szybcy. Jest tu jeszcze jedna. Ty, jesteśmy tak bardzo inni od tych wersji nas, które znam szczerze, to strasznie mi z tym dziwnie. Jeśli moje obliczenia są poprawne, to wyląduję w domu tuż pod twoimi drzwiami. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę. Red, bez ciebie jestem zupełnie zagubiony. Echo, czyli to jest echo. Ale to co, jest jeszcze jeden echo? Oho, dobra. Tu będzie jakaś walka. Ja to już wiem. Ale przynajmniej będę mógł cofać. Fajnie. Co się dzieje? O, Zarkon, fajnie. No proszę, proszę. Czyż to nie chłopiec, który ujarzmił czas? O, proszę. Zarkon, poinformowano mnie, że ostatnia partia Sint...
Co jest? Została przechwycona z terenu miasteczka, a podejrzany o ten czyn miał ze sobą dziwne gadżety oraz białe, sterczące włosy. Tylko jedna osoba przychodzi mi na myśl. To nie mnie szukasz. On jest na wieży zegarowej. Dość już zaszkodziłeś rodzinie Poindestrów. Nie pozwolę, by jakiś cwany smarkacz zniszczył wszystko, na co pracowałem. Bez was Zaun będzie miało się lepiej. Jesteście chciwi, okrutni i źli. Musisz się sporo nauczyć o świecie, chłopcze. Tylko egoiści przetrwają. A teraz właśnie przyszła pora na twoją lekcję. O, fajnie. Co on robi? Okej. A! Ha! Okej. Co to jest? To jasnej, jasnej. Mhm. Okej. Okej. No dobra. Nie rób tak, chłopie. Mhm. Co on? Co jest? O, fuck. Aha! Jeszcze! No tak, więcej! Bo za mało. Mhm. Dobra. Aha, bo jestem... No, a czekajcie. No dobra. Mhm. Nie rób tak, Echo. Okej. Ej, no weź. Jezus. Nie. Nie, no. Kurr. Ja nie wiem, co on robi. Nie rób tak, tylko tak. To jest cała moja taktyka. Jak tylko zacznie się świecić na czerwono, to mu walnąć. Okej, fajnie. A nie taki był mój plan. O, fuck. No dobra. Nie to!
Okej. No i... Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć? Boże, ja nie wiem. Naprawdę, sterowanie jest twoim wrogiem. Tu wszystko jest twoim wrogiem. Cała gra jest twoim jednym wielkim wrogiem. Nikt nie pokona Zarkona. No, chyba jednak ktoś pokona. Co teraz? Przyjdzie po nas? Nie, koniec. Teraz ty. Że co? Polowałem na ciebie. Jesteś mój. No nie. Wszystko spoko, ale niestety muszę już lecieć. Okej. Gdzie ja lecę? O, Kamil! No tak, do wieży zegarowej, racja. O kuźwa! Co on zrobił? Po czym on przejechał? Okej. No i lecą kolejegdy. Rozdział 8. Każda sekunda. Dobra w tym jesteś. Praktyka. Wpadłem na Zarkona na terenie miasteczka. Przyszły Eko zdążył zabrać resztę Sintixi Poindestrów, zanim tam dotarłem. Moi strażnicy wykryli dużo kryształów Sintixi na szczycie tej budowli. To musi być bomba. Pójdę schodami. Do zobaczenia na górze? Czytasz mi w myślach. Powodzenia, Eko. Okej. Oto chwila prawdy. Zatrzymamy to tu i teraz. Wieża zegarowa Poindestrów. Dobra. Czy na pewno trzeba im przyznać jedno, że... Plus jest taki, że... wielki plus za to, że... No... Że działał trochę inaczej, miał znowu nowe ataki. I mamy otrzymywany pamiętnik z wojny, 3 części. No ale to przewinę sobie, jak coś zatrzymajcie. To są pamiętniki tego Eko z przyszłości. Dobra. Se przeczytajcie jak coś. No jednak wina pękniętej rury, nie robota rodu dziś. Okej. Okay. Nadzieję, że ostatni wpis będzie o cofnięciu się tutaj. Dobra, jeszcze razem z nią, nie obchodzą go straty. Wyjący, nie działa już pomiędzy po... Łączę z odrobiną czasu, bo... Zarkon planuje wysadzić ogromną część załom, by Piltover zawaliło się razem z nią. Z Kamilą Zawiszem Brunel nie ma pojęcia o co chodzi przed następnej cofce, pewnie uważać, żeby nikt mnie nie zobaczył. Okej. Okay. Brunel wszystko zaczęło się sypać, potem Plutower musiał jakoś zareagować, też się zepsuł, nie wiem o ile dalej. Już
W Industrii tak znaleźć sposób na podróg Syntixi Hondo. Port jest bardzo niestabilny, tylko wcześniej muszę znaleźć najlepsze momenty cofki, można walić się w ich wieży. Muszę tylko znaleźć jakiś sposób, żeby zabrać Syntixi, pozbyć się ich zaraz na zawsze. Ten jeden sposób, aby powstrzymać tę wojnę. Kończy mi się na chronoporty i prawdopodobnie będzie to moja ostatnia szansa. Ostatecznie być może będę potrzebować pomocy, ale jest tylko jedna osoba, na którą mogę liczyć. Czyli my. On sam. No to też Echo właśnie powiedział, że wybrał nas, ponieważ jesteśmy jedyną osobą, na którą może, której może zaufać. Dobra, skończymy tutaj i dalej już sobie pójdziemy następnym razem. Prawdopodobnie już będziemy walczyć z Echo z przyszłości. Co ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie.